lepiej jak tam. Tam tu nie ma takiej. I tego nie czujesz tej ciepłoty. No przy kamieniach jest no. taki chłód no. No. I od tej wody też, bo tu masz otwarte, a tam masz jednak... Tak, idziemy na spacer. Brzegiem Morza Egejskiego w kierunku Stomia i słuchamy, jak szumi Morze Egejskie. Podziwiamy widoki Morza Egejskiego. O, przyjeżdża samochód grecki. Takie są piękne kamyczki. O, takie. Tak morze się rozbija. O. Kamienie, ale woda jest bardzo czysta. Takie piękne kamyki tu są właśnie, o takie, które Lenatce się bardzo podobają. A morze jest przecudowne. Przede wszystkim jest cieplutkie. Szkoda, że u nas takiego morza nie ma, takiego Bałtyku ciepłego. Bo to by była cudowna sprawa. Taki ciepły, ciepły Bałtyk. No. Jak się wejdzie, to się nie chce z tej wody wychodzić tutaj. Cudownie, naprawdę cudownie. Jest. Najazd na budynki okoliczne. Tak, o tak, tak. Gdzieś tam są pojedynczy. Są. Pensjonariusze, ale malutko. Misiu na przedzie. I tak szumi morze. Jest cudownie. Po prostu jest pięknie. Czasem autami przyjeżdżają, popatrzcie. I tak widzisz, co tu idzie, to... Dalej nakręcamy. Piękne skały. Morze się obija o skały. O, jak pięknie się rozpryskuje. Normalnie, bajera. Żyć i nie umierać. Idziemy dalej. Słuchamy szumu morza. Zbliżamy się do centrum Stomio. Piękne, urokliwe tawerny. Hotel Stomio Beach. Na chwilę obecną jeden tylko pokój zajęty. Bodajże na razie wszystko puste, ale jest. I tawerny. Fajne tawerny. Jednej z nich Renatka kosztowała sobie owoców morza. Wzięłam sobie taki talerz i tam skosztowała owoców morza. W takim półmisku. No nie powiem, były smaczne. Piękne tawerny nad samym morzem. Piękne widoki. Tu nie, tu żeśmy nie jadli. Tu, tutaj nie, jeszcze dalej, tak. Tak. Nasz polski maluch, żółty, pięknie.
Tu jest taka tawerna. I pani. Ani. Tu właśnie jadłam owoce morza. DDZ. Polski. Pięknie, naprawdę pięknie. Όχι. Του θα βάλετε η βάρκα μέσα. Plaża już tutaj bardziej taka zaludniona. Te o tej porze jest jeszcze pusto. O, te maczki. I tu idzie misiu. Pomalutku, ale idzie. O, palcem zasłoniłam? Tak, nie, nie, nie. O, piękny leżak. Piękna plaża. I przepiękne oleandry. Kwitnące, tak ładnie. Oleandrów tutaj w Grecji jest dużo. One rosną dosłownie wszędzie, nawet na autostradach. Beautiful. Beautiful. Miejska plaża. Znowu tle oleandry. Tam się obrócimy i zobaczymy sobie. Oj, z paluchem zasłoniłam. Palmy. Aleja palm. Jedna za drugą palemki. Palma, palma i palma. No piękne palmy. Pięknie. Powiem teraz tak. Jest duszno, parno. Słońce jest tak. Idziemy teraz. Tutaj, za chwilę. Idziemy na chwilę na plażę. Plażę miejską. Zobaczyć studnie. Plażę miejską. Stomia. Też jest fajna, ale nasza tam miejscowa przy ośrodku jest lepsza. Bardziej kameralna. To jest taka duża plaża dla dużo ludzi. Dużo, dużo, dużo. A? Tak, o. Tak. Tak wygląda plaża miejska. Z jednej strony. Tak, o. Z jednej strony jest plaża miejska. O, tak. I z drugiej strony jest plaża miejska. I na razie na tym skończymy oglądanie części plażowej. Za chwilę będzie dalszy ciąg kręcenia. A na razie się pożegnamy. Stawiamy dalej Stomio. Idziemy, tu jest alejka, gdzie rosną piękne palmy. To jest niby taki część parkowa, coś w tym stylu, ławeczki, palmy. Cykady pięknie cykają. Te cykady tutaj to normalnie się tak drą, ale tak niemiłosiernie się drą, że to się w głowie nie mieści. Na razie nie będziemy. Odbierać. Ktoś nam do nas się dobija, ale my kręcimy filmik o Stomio, więc nie odbieramy. Nie rozmawiamy z nikim. Tylko przedstawiamy uroki Stomio. Tak. Przed nami tam w oddali idzie nasza rezydentka
przewodniczka Ostomio, która z nami jeździła po... O, na ławeczkę trzeba usiąść, odpocząć chwilę. Brakuje mi się dechy. O, skóra gmina dechy nie dokręci. O, tu komentarze misia. Misia komentarze, że dechy nie ma. Nie ma dechy. Nie ma się o czym odpocząć. Ale, gminy, ale się... dalej misia nie pokazujemy, tylko pokażemy jeszcze tutaj Stomio. Tak, przejedziemy sobie, zobaczymy. Tak. Słońce zaczyna coraz bardziej operować, więc za chwilę pójdziemy sobie do supermarketu, zrobimy zaopatrzenie na wieczór. I potem pójdziemy na plażę. Korzystać ostatni dzień z kąpieli słonecznych, z ciepłej wody. Po prostu korzystać z życia. O, słyszycie te cykady? Tak głośno z tymi cykadami. Ale to mi się podoba. To jest, ma swój urok, te cykady. Dobrze, kończymy. Za chwilę będzie dalszy ciąg filmiku. Jesteśmy w centrum Stomio, gdzie są straganiki z duperelkami. Idziemy sobie pomalutku, pomalutku. Pani chodzi. Beton, wodą. Ludzie tak żyją sobie na luzakach. Idziemy sobie powoli do centrum. Idziemy do naszego supermarketu, gdzie zaopatrzymy się odpowiedni alkohol. I ma dwa latka, tak? Wszechobecne oleandry. Piękne są, naprawdę są piękne. Ale słonko czaduje. Ojejku. Masakra. Grzeje słonko. Trzeba zarobić zakupy, to co zrobić i zmykać na plaży pod parasole do cienia i ewentualnie do wody. Idziemy dalej. Za chwilę sobie wejdziemy. O, znowu oddali pani Wiesława z nowymi turystami, którzy przybyli do Stomio. Nasza rezydentka oprowadza ich, pokazuje co gdzie jest, opowiada o atrakcjach Stomio. A my teraz musimy, o, tam oddali widać taką cerkiewkę. Kawa wypita w centrum Stomio. Teraz idziemy w stronę plaży. O, tak wygląda park. Taki trochę dziwny, betonowy. Jakiś stary samochód. No, kopara przewożąca ziemię. A tutaj jest kemping Stomio. Ale ten kemping
ma wiele do życzenia. To nie jest to, co u nas kiedyś było. Te kempingi to są takie trochę, no powiedzmy, lata świetności dawno za sobą. No, idziemy w stronę plaży. Nie wiem, czy ja bym chciała na ten kemping przyjechać tutaj. Może akurat. Idziemy w stronę plaży. Idziemy sobie przez piękny mostek. Jak zwykle wszechobecne cykady. Zobaczcie, ja teraz dopiero teraz załapałem, o co tu chodzi. Patrzcie, nie nagrywaj, bo się nie skoncentrujesz. Patrzcie. Jesteśmy, idziemy w stronę plaży, jest jakaś dziwna woda, jakaś rzeka, cokolwiek, gdzie ma ślady pływy, jedna tu, druga tam. Idziemy na plażę i wrócimy sobie brzegiem wody, brzegiem morza. Trzeba sobie buciki zdjąć, sandałki. Misiu próbuje jakieś zdjęcia robić. Słońce się źle robi, nic nie widać. Idziemy dalej. Plaża z muzyczką, z barem. Proszę, plażą być już coraz więcej. Łuko, beach jakieś. Teraz sobie zjedziemy kamerką w dół. Renatka ściągnie sobie buciki, tak. Proszę bardzo, ściągamy buciki. Tak. Jeden sandał ściągnięty. Drugi sandał za chwilę będzie też ściągnięty. Już wszystko. I teraz idziemy sobie w stronę brzegu morskiego i idąc sobie plażą, mocząc nóżki, sobie wrócimy na naszą plażę. Misiu jak zwykle robi ha, 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 ha. No ale, ale parzy piasek. O kurde, zły pomysł ściągnięcie tych butów. Bardzo zły pomysł ściągnięcie tych butów. Trzeba było... Masakra jakaś jest. Gorąco. Parówa totalna. Ja cię kręcę. Nie, nie da się... Gorący! Idziemy brzegiem morza. O, jak przyjemnie. Woda cieplutka. Tak wygląda plaża ta miejska. Idziemy sobie, o, piesek się kąpie. Super. Naprawdę jest genialnie. Misiu ogląda. Czyściutka woda, czyściusieńka.
ale wczoraj tu miałam przygodę. Bo jak się wieczorem kąpałam, ciekawska Renatka, coś dotknęła w morzu i się poparzyłam. Piesek biega po plaży. O, jaki piesek! Ty mnie jakaś roślinność poparzyła. O, przedtem pokazywałam plażę od strony ulicy, a teraz pokazuję plażę od strony morza. I zaraz zobaczymy tą plażę sobie od strony morza. I tak sobie można iść i iść. I jest bardzo przyjemnie. Daję ręczy głowę, że jak przyjdę, o, teraz będziemy trochę odpoczywać, więc muszę przerwać relację. Tak, siadamy. Odpoczynek. Pięknie, po prostu jest pięknie. Ale to muszę skończyć swoją myśl, że jak przejdę tą plażą wzdłuż, idę do tawern, to potem tam idziemy z podobną ulicą, ale idę do środka, zaraz idę, przebieram się w strój, zaraz idę nad morze. Muszę się jeszcze ponacieszyć słońcem i ciepłem. Taka jest prawda. Tak, tak. No. Tak, misiu zdjęcia robi. W końcu się zmobilizował. Zdjęć, proszę bardzo, jak pięknie. Cudownie, normalnie cudownie jest. Dobrze, na chwilę obecną się pożegnamy. Pa, pa. Idziemy znowu. Dalsza część opowieści o plażach w Stomiu i o samych w Stomiu. Tak, tak pięknie jest. Misiu wszedł w kadr. Idziemy dalej. Podziwiamy piękne plaże w Stomiu. To była taka fajna, szeroka plaża. Ludzie się kąpią. Piękny tam w dali jest różowy ptak pływający. A woda, to uwierzcie mi, jest rosół. Po prostu rosół. Tak, o, tak.